Sprawa numer jeden to oczywiście zaświadczenia do głosowania. Mnóstwo osób wyjechało na wakacje i teraz wróciło. Czy tutaj jest problem, jeśli głosowaliśmy na przykład w Łebie, a teraz będziemy chcieli jako mieszkańcy Opola głosować w Opolu? Tutaj nie będzie problemu, bo miasto Opole od początku wydawało dwa egzemplarze na pierwszą i drugą turę zaświadczenia o prawie do głosowania, więc jeżeli ktoś wyjechał na wakacje przed 28 i 28 zagłosował i wrócił tutaj do Opola, to ma drugie zaświadczenie o prawie do głosowania na drugą turę, więc spokojnie może zagłosować u nas. Czyli w niedzielę zabieramy ze sobą owo zaświadczenie. Owo zaświadczenie zabieramy ze sobą ci, którzy spędzali już jakieś wakacje, bo wiemy, że sezon wakacyjny rozpoczął się zaraz po zakończeniu roku szkolnego i mnóstwo osób zgłaszało się do nas z wnioskiem o wydanie takiego zaświadczenia o prawie do głosowania. I my jako urząd wydawaliśmy na pierwszą i drugą turę, więc ja uważam, że tutaj jakiegoś zagrożenia ze strony naszych mieszkańców nie będzie. A za nami, B przed nami, a B to oczywiście zasady bezpieczeństwa, które będą obowiązywały podczas drugiej tury. Tutaj mamy rygor sanitarny i zasady bezpieczeństwa też minister zdrowia też opracował do tego rozporządzenie. Jesteśmy też do tego przygotowani. Złożyliśmy takie zamówienie do Ministerstwa Zdrowia na środki ochrony osobistej, maseczki, przyłbice, rękawiczki. I na tą chwilę otrzymaliśmy te wszystkie środki, rozdzieliliśmy to na każdą obwodową komisję wyborczą, też z takim krótkim komunikatem, w jaki sposób używać tych środków, w jaki sposób lokal odkażać, bo też są te zasady, że co godzinę powinno się wietrzyć, też odkażać stoł, odkażać urny. A sam wyborca też musi się do pewnych rzeczy zastosować. Ma obowiązek noszenia maseczki w lokalu. Jest wyznaczona osoba z obwodowej komisji wyborczej, która też pilnuje tego rygoru, by wszyscy mieli zasłonięte usta i nos. Proponuję, żeby wziąć ze sobą właśnie tą maseczkę i długopis, bo długopisy będziemy odkażać, członkowie obwodowej komisji wyborczej będą mieli środki do odkażania rąk, więc będą przy okazji odkażali te długopisy, ale proponujemy, żeby każdy mieszkaniec zabrał ze sobą tą maseczkę i ten długopis i wtedy będzie bezpieczny. Osoby uprzywilejowane w kolejce? Tak, zmieniło się rozporządzenie ministra zdrowia i minister zdrowia wskazał, że są to osoby powyżej 60 roku życia, osoby z dziećmi do 3 lat, osoby niepełnosprawne i one będą puszczane w pierwszej kolejności. Lokale wyborcze przystosowane są również dla osób niepełnosprawnych? Są. Mamy ponad 50% takich lokali przygotowanych już i przystosowanych do wyborców niepełnosprawnych, więc ktoś, kto będzie na wózku, nawet będzie mógł sobie do tego lokalu spokojnie wjechać, bo są te rampy, podesty. I C, jeżeli będziemy mieli w komisji, czy do komisji jakieś pytanie, czy jakąś wątpliwość, to co powinniśmy zrobić. No i w samych komisjach wyborczych mamy i wyborczych komisarzy, i przewodniczącego, ale również i jeszcze dodatkowe osoby, które mogą uczestniczyć w tych wyborach. Tak, są to mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni, bo to są takie osoby, które mają prawo być przy każdej czynności obwodowej komisji wyborczej. Kodeks wyborczy wskazuje, kto może być mężem zaufania i kto też może być obserwatorem społecznym. Mężem zaufania może być osoba, która jest zgłoszona przez pełnomocnika komitetu wyborczego, więc w tym momencie, jeżeli ktoś by chciał zostać tym mężem zaufania, to musiałby do takiego pełnomocnika się zgłosić. Ten pełnomocnik taką osobę wyznacza, wydaje odpowiednie zaświadczenie. W tym momencie mamy dwa komitety wyborcze. Do tych komitetów, jak ktoś ma jakieś wątpliwości, oczywiście i jakieś tam podejrzenia, no to może się zgłosić jako mąż zaufania. Musi być to obywatel Polski, osoba, która ma 18 lat skończone, nie być ubezwłasnowolniona i posiadać pełnię praw publicznych, jeżeli chodzi o mąż zaufania. Mąż zaufania ma możliwość przyglądania się wszystkim czynnościom obwodowej komisji wyborczych. Czyli przed otwarciem lokalu, bo komisje otwierają swój lokal o godzinie 6, w czasie głosowania i także po zamknięciu lokalu, czyli w czasie liczenia głosów. Tak. Są też obserwatorzy społeczni. To są osoby wyznaczane przez stowarzyszenia i fundacje, które są zarejestrowane w Polsce i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, ale muszą mieć w celach swoich statutowych troskę o demokrację, troskę o prawa obywatelskie, czy też rozwój społeczeństwa obywatelskiego i takie fundacje mają prawo zgłosić takich obserwatorów społecznych, którzy mają te same uprawnienia, co mężowie zaufania, za wyjątkiem przekazywania protokołów dalej i też wnoszenia uwag do protokołów. Taka osoba przychodząc do obwodowej komisji wyborczej legitymuje się swoim dowodem osobistym, czyli dowód tożsamości musi mieć przy sobie i takie zaświadczenie, które jest wystawione czy w przypadku męża zaufania przez pełnomocnika wyborczego, a w przypadku obserwatora społecznego przez osobę, która reprezentuje organ tego stowarzyszenia i fundacji.